magazynie i zaczynamy podpisywanie książek. Jak widzicie, stos jest dosyć spory, pokaźny. Pierwsza książka sprzedała się z numerem, to było zamówienie numer 9, ja to pamiętam. To się sprzedało zanim jeszcze sklep wystartował. Kasia kupiła, Kasia i jej mąż Wojtek kupili, dlatego pierwsza książka zostanie z dedykacją dla Kasi. Niektóre wpisy ubarwiamy słoneczkami i serduszkami. I może jeszcze czymś, może coś wymyślimy jeszcze. Idzie to całkiem sprawnie, muszę wam powiedzieć. Kasia ma bardzo ładny podpis, każdy jest inny. Jak zauważyliście, to część książek posiada serduszko. Jeżeli trafi serduszko do was, to rzućcie na Instagrama zdjęcie i oznaczcie nas podróżowanie, wtedy my udostępnimy to u nas na Insta. Jest też słoneczko. Jest też słoneczko. Ja jestem słoneczkiem. Ja też będę coś rysował, ale to dopiero w drugiej partii. Padł też pomysł, żebym się podpisał Tomek, bo jak wiecie, ostatnio wystąpiliśmy w telewizji i podpisali nas Kasia i Tomek, więc jeżeli komuś trafi się książka z napisem Tomasz, Tomek, to też mnie go odznaczy. To będzie jakaś nagroda specjalna za taką książkę. Do każdej książki dorzucamy taką piękną zakładkę, żeby nie zaginać stron. I z tyłu jest taka informacja, jeśli wam się ta książka spodoba, możecie się nią podzielić na social mediach, na Instagramie, gdziekolwiek, używając hashtagu Wielki Wóz bez polskich liter i oznaczając nas, czyli podróżowanie. Oprócz wkładki do książki, zakładki do książki, każde zamówienie zostanie sprezentowane taką naklejką, czyli do każdej paczki będziemy wkładać jedną wlepkę. Będziecie mogli sobie ją nakleić na vana, albo na laptopa, albo na co tam będziecie chcieć. Dobra, kolejna przerwa. Kasia poszła do toalety, a ja muszę wam powiedzieć, że ze względu bezpieczeństwa koronawirusa pracujemy w rękawiczkach i pracujemy w maseczkach, także wszystkie książki są bezpieczne, możecie je czytać bez obawy o swoje zdrowie. O, Kasia wraca. Podpisujemy dla was 1500 książek i poprosimy was o 1500 łapek w górę, ponieważ jest to ciężka praca, jakby nie było. Mamy to. Podpisaliśmy 1500 egzemplarzy, które zamówiliście, ale mamy dla was niespodziankę. Jeszcze 100. Jest jeszcze 100 ekstra egzemplarzy, które będziecie mogli sobie zamówić. No i pierwsze 100 osób, które zamówi, będzie miało ekstra książkę z podpisem moim i Kasi i z piękną wkładką. Także wejdźcie na sklep podróżowanie.pl i zamawiajcie. Razem ostatni egzemplarz, który podpisujemy, będzie specjalny, tak jak powiedzieliśmy, będzie nam osobista dedykacja oraz rysunek i podpis Kasi i Tomka. Także jedziesz, Kasia. Dobra, podpisywanie skończone, paczki się już pakują, teraz kiedy wy to oglądacie, to już pewnie są u was. Bardzo sprawnie poszło, wszystko po prostu super świetnie. Jesteśmy w ogóle na roztoczu, jak się wczoraj okazało, przyjaźń na roztocze, ale jeszcze nie będziemy zwiedzać. Michał
Michał Szafrański, cytując kiedyś swojego mentora, powiedział: zrób dla kilku osób to, co chciałbyś zrobić dla wielu. To dość luźna parafraza, ale idealnie oddaje sens naszego pragnienia. Nie mogliśmy spotkać się z wami na premierze czy spotkaniu autorskim, dlatego postanowiliśmy do kilku losowo wybranych osób dostarczyć zamówione książki osobiście. Kurier? Poczta Polska? Nie ma takiego numeru. Sprawdź numer i spróbuj ponownie. Zaskoczymy ją. No dobra. Zobaczymy. Jedziemy na adres. No dwa. Tak? Pani Moniki? Nie, Pani Monika zamówiła u nas książkę Podróżowanie. Chcieliśmy zrobić niespodziankę. No jasne. Ten numer był taki niepolski. A nie chcieliśmy dawać wcześniej znać, żeby niespodziankę zrobić. No to jest ja mogę do niej zadzwonić. Jasne. To nagrajmy jej wideo. Cześć Monika. Cześć. Przyszliśmy dzisiaj z niespodzianką do ciebie. No niestety się nie zobaczyliśmy, ale mamy dla ciebie pierwszy egzemplarz, który dostanie. Jeszcze go nikt nie widzi tak naprawdę, jeszcze go nie ma premierze, dopiero będzie w czwartek premiera, ale książeczka już na ciebie czeka, a e-book wyślemy w czwartek. Szkoda, że cię nie ma, ale dobrze wiedzieć, że mamy kogoś na znajomego na Islandii, ponieważ się tam wybieramy, jak tylko otworzą granice. Także mam nadzieję, że do zobaczenia. A książkę zostawiamy twojej siostrze. Pa! Miłego popołudnia, pa! Idziemy teraz do kolejnej naszej widzki. Tym razem wysłałem jej SMS-a i potwierdziłem jej obecność, więc powinna być w domu, albo przynajmniej ktoś powinien być. Podałem się za kuriera. Dzień dobry, kurier. Dzień dobry. Niespodzianka! Jezus, przyszliśmy ci zrobić niespodziankę i wręczyć osobiście. Ale ekstra! Czekałam na to, wszystko to widziałam. Jesteś pierwszą osobą w Krakowie, która ma książkę. Naprawdę? Tak. Dziękuję, zaraz mam wrócę do siebie. Została opisana z dedykacją, tak. Dziękuję. Super, super. Bardzo, biorę się do czytania. Super, możemy wykorzystać? Jasne. Super, miłego dnia. Bardzo dziękuję. Ściskaliśmy cię, ale nie. No wiesz, jakie są teraz czasy. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Yes, niespodzianka się udała. O Boże, jestem wzruszona aż. Super, super emocje i super energia. Także jedziemy dalej. Nie mam numeru mieszkania, mam tylko numer domu. Czekam na odpowiedź od Tomasza. Dzień dobry. Dzień dobry, kurier z tej strony. Dzień dobry, co się stało? Jaki numer mieszkania? 57. Dobra, to dzwonię, dziękuję. Proszę się nie bądź, ja jestem poza Krakowem. A, okej, okay, dobra, dziękuję. Kłaniam się, do widzenia. Nie, to pan nie, to nie? Tu on normalnie ma tam. Aha. O. Ojej. To tutaj dzwonię? Tak, tutaj się dzwonię. 57. Mogę? Jasne, jasne. Wie pani, ktoś... 57 to które to będzie? No, to będzie 56. Szóste. Szósta. No to już. Nie. No to zobaczymy. O, no, na wszystkie. Tak. No i siódme piętro. Dzień dobry. Mamy paczuszkę dla pana Tomasza. Prezencik. Ale to nie mam. Wiemy, dzwoniliśmy do niego. Także proszę go przekazać książkę od nas z podróżowania. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Witam jeszcze raz z tej strony kurier. Tomaszu, paczka doręczona. To tak. Nie mogę. To naprawdę mega miła niespodzianka. To miała być taka niespodzianka. Chcieliśmy ci wręczyć osobiście książkę z tej strony, Łukasz. I Kasia.
co ty? Słuchajcie, powiem wam tak. Bardzo się cieszę, jest to niezmiernie miłe. Faktycznie zainspirowało mnie to, co robicie. O, dzięki. Super. Mam nadzieję, że zostanę waszym patronem i dziękujemy bardzo. Mi się rozwijał. Róbcie to, co robicie. Żałuję bardzo, że się z wami nie spotkałem, ale naprawdę to zrobiliście mega, mega. Bardzo się cieszę. Oczywiście życzę wam jak najlepiej. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Kurier. Dzień dobry. Przywieźliśmy ciąleczkę, zamówienie z rąk własnych. Cześć, witaj, proszę, to dla ciebie. Objeżdżacie sam Polskę? Nie, tylko kilka osób losowych. Także dziękujemy za zamówienie, niech się czyta dobrze. Popisaliśmy takie sprawy. Dla ciebie, dla mnie. Na początku wlepki i imię za dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Niespodzianka. Cześć. Przychodzimy osobiście. Cześć. Niespodzianka. Postanowiliśmy cię przywieźć osobiście. Dziękujemy za zamówienie. W ogóle zabawna historia, bo teraz pracuję jeszcze zdalnie w domu i oglądam was na tablecie. Oglądałem te pierwsze odcinki, jak byliście gdzieś w Austrii, was dopadła taka ulewa, wtedy historia z hamulcami. No, gradobicie. I dzisiaj też. Dzisiaj też gradobicie. Ale fajnie was zobaczyć. Super, super, bardzo nam miło. Dobra, powiedzmy, jesteście tu gdzieś vanem? Tak, jesteśmy, no, jasne. Chodź. A tam te trzy. I kup! O kurczę. Niespodzianka. Cześć. Cały zestaw prezencików. Dziękuję. Niespodzianka. O, kaczuszka. Ukryta. James Cook, to są wspaniałe tampery. Podwyższone, ale super. Dzień dobry. Kurier przyjechał. Witamy. Przywieźliśmy dostawa specjalna. Książeczka i gadżety. Lepki są? Tak jest. Dzień dobry. Mam przysługę dla pani Anny. Tak, to pani? Tak. Proszę. Dziękuję bardzo. To był. Dziękuję. Poznajesz nas? Tak, bo nie byłem pewny. Postanowiliśmy ci doręczyć osobiście książeczkę, przedpremierową książeczkę w prezencie z wkładkami. Cześć. Tak, słucha. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, mam paczkę dla pani. Jest pan na wesołej? No i dzwoniłem na... Jaki to 14, ale 14... nie mam. Aha. Będzie pani dzisiaj jeszcze? Bo ja będę teraz jechał na długą stronę z Kawiny, a potem będę wracał. Dobrze, będę, no? Tak. Czekam, wie pan, co w rynku na pizzę, więc chwilę i będę gdzieś do 20 minut pewnie. No to elegancko, to tyle mniej więcej mi zajmie. Dobra, dzięki, do widzenia. Pomału kończymy rozwożenie. Zostały jeszcze dwie osoby. Moje koleżanki w ogóle. Także jednej nie ma, drugiej nie ma, także zaraz jeszcze obrócimy raz, no i to będzie koniec. Halo? Tak? Halo, jestem pod domem. No to ja już wychodzę. Dziękuję. Jezus Maria! Boże, się jest, dostał to do domu! Chodźcie do domu.
wchodzi. Ręka, nie będziemy wchodzić. Mamy jeszcze dwie paczki do dostarczenia. Jeszcze... Może no, znaczy tylko przechodzimy na dosłownie chwilkę. Dzień dobry. Jak widzę. O Jezus. Proszę, do rąk własnych. Nie będę jej dotykać teraz. Jedz, jedz się, widzę. Bartek mówił, już przecież wczoraj podpisywali. No, no, no. Szybka akcja. Kurier tak późno. Powoli kończymy rozwożenie książek. Została nam tylko jedna dostawa. Jedziemy teraz do chrzestnego Kasi, do wujka Krzyśka i zawozimy mu książki, które zamówił oraz kubeczki i gadżety. Mam nadzieję, że wam się podobał ten niecodzienny odcinek. Sprawiliśmy dużo radości i nam też sprawiło to bardzo dużą radość. Spotkaliśmy się z najmniejszymi widzami w różnym wieku, w różnym miejscu, w różnych budynkach, w różnych okolicznościach, także to była bardzo miła wycieczka. Urozmaiciliśmy sobie dzisiejszy dzień. Jeżeli nie zamówiliście książki, to jeszcze możecie to zrobić na sklep podróżowanie.pl. Przyjmujemy zamówienia na kubeczki, książki i przypominam jeszcze, że jest 100 ekstra podpisanych książek, więc jeżeli nie zamówiliście przed 25, to macie szansę jeszcze załapać się na książki z autografem Kasi i Łukasza. Ale no mówię, książek jest tylko 100 podpisanych ekstra, więc trzeba się śpieszyć. Jedziemy do wujka Krzyśka. Kurier! Chodźcie, chodźcie! Ale nie spodziewałam się. Kurier z podróżowania. Witajcie! Co byście? No wiem, dlatego dzisiaj jest dostawa osobista. Co to jest? Proszę, to są pozostała część zamówienia. Ale to chodźcie dalej.